chciałem teraz pana profesora Wiśniewskiego zapytać, bo właśnie został pan niejako wywołany w tym temacie. Jak wygląda to uczestnictwo Polaków w kulturze po pandemii? Jak pan obserwuje to? Wydaje mi się, że powinienem skomentować pytanie, które pan postawił. Z punktu widzenia teorii kultury to rozróżnienie pomiędzy tą kulturą wysoką a kulturą popularną, ona nie jest funkcjonalna. To są rzeczywistości, które się bardzo ze sobą się przenikają. To jest jakby pierwsza rzecz, ale nie będę robił dłuższego wykładu, z czego to wynika. Drugą, to chciałbym przekreślić ten swoisty fatalizm, który jakby w tezie samego pytania został sformułowany, że są ci, którzy uczestniczą i ci, którzy nie uczestniczą. Raczej świat nie jest światem binarnym. To nie jest tak, że są jedni i drudzy, chociaż bym powiedział, rozumiem tutaj takie inklinacje strukturalizmem, które mogły się pojawić w tej wypowiedzi. Natomiast ja bym powiedział tak, że przyglądając się tej kategorii młodzież, którą jest kategorią dosyć efemeryczną, prawda? To jest swoista kohorta wiekowa, która jest elementem jakimś konstytutywnym dla tych ludzi, to w modelu typologicznym, jakikolwiek byśmy nie zastosowali, to byśmy powiedzieli, że różne te itemy w tej kategorii się pojawiają. Oczywiście od takich, którzy są bierni, pasywni, którzy w tej kulturze instytucjonalnej, bo to trzeba tutaj jakby podkreślić, mają dosyć ograniczony zakres działania, do takich, które na tej osi byśmy przedstawili jako osoby, które są aktywne, które uczestniczą. Zresztą pan dyrektor Adamkowski, pan profesor Wawer wcześniej o tym wspominali. Więc młodzież ani dobra, ani zła. To jest, bym powiedział, jest pewną soczewką pewnych procesów społecznych, które one się ogniskują w pewnym czasie. I można by było jakby odwrócić to pytanie, powiedzieć o tym właśnie, dlaczego młodzież jest tak aktywna w różnych sferach i w różnym zakresie. Natomiast jeśli przyjąć to pytanie w kategorii tego klasycznego podejścia, o którym pan był uprzejmy powiedzieć, to bym zapytał się, jak instytucje duże kultury funkcjonują. Przede wszystkim one są zogniskowane w wielkich miastach. Tak. Teatry, kina, muzea, to przede wszystkim jest przestrzeń wielkomiejska, a gdy spojrzymy na mapę Polski, to okazuje się, że przecież 80% ludzi mieszka jakby poza tymi obszarami, więc tutaj już bym powiedział, jest swoista poniekąd odpowiedź na to pytanie, prawda? Natomiast nie chodzi o to, żeby oczywiście filharmonię budować w obszarach rustykalnych, bo to by było po prostu jakby z punktu widzenia ekonomii nieracjonalne. Natomiast jakby trzeba szukać nieustannie, jakby formułować pytania, jakie mechanizmy społeczne i kulturowe decydują o tym, że ludzie wybierają albo ludzie w ograniczonym stopniu korzystają z pewnych zasobów. I to jest również z pandemią, która, bym powiedział tak, w dyskursach medialnych to jest tak łatwo jest powiedzieć, że kultura się zatrzymała. Szanowni Państwo, nic się nie zatrzymało. Kultura nie ma takiej zdolności, żeby się zatrzymać. Tam, gdzie jest ludzkie działanie, a człowiek jest twórcą i odtwórcą kultury, to okazuje się, że one funkcjonuje w różnych wymiarach. I pan dyrektor Mateusz Adamkowski świetnie to uchwycił. Spójrzmy uwagę na przykład na czytelnictwo. Zresztą u profesora Wawra też to było widać. Okazało się nieznacznie, ale rzeczywiście ludzie sięgnęli do książek, również tych książek w formie papierowej. Był to swoisty boom przestrzeni wirtualnej, szeroko rozumianej oczywiście od filmów, teatr, telewizji, który był oglądany, ale również szukanie takich elementów, które są więziotwórcze i kulturotwórcze, nie wrzucając wszystko do jednego wora, że to jest tylko po prostu miałkie i niskiej jakości. W tym Hyde Parku internetowym okazało się, że właśnie w tym okresie, bym powiedział od marca, kiedy był taki swoisty boom, prawda? Bo nagle pojawiło się, że przestrzeń miejska opustoszała. Tak. Natomiast szukaliśmy tej przestrzeni i właśnie te działania kulturotwórcze pojawiły się w naszych domostwach, w mieszkaniach, w naszych rodzinach, bo po prostu mieliśmy ograniczoną zdolność mobilności przestrzennej. I
Co pokazały badania? Bo badania pokazały, że ludzie właśnie tęsknią za przede wszystkim kontaktem z drugim człowiekiem w tej przestrzeni publicznej. Kawy nie napijemy się. Muzeum, pomimo tego, że jest świetnie zorganizowane wirtualnie, to jednak, żeby te zbiory zobaczyć, trzeba się po prostu wybrać. Nagle okazało się, że były kolejki przed teatrami, przed galeriami, że ludzie po prostu na pniu wykupywali bilety. To jest swoista cecha człowieka, tego kontaktu z drugim człowiekiem, który właśnie, to my w ten sposób również siebie definiujemy. Szukamy swoich potrzeb, ale przede wszystkim właśnie w kontakcie z tym drugim człowiekiem. I te półtora roku od marca zeszłego roku do chwili obecnej pokazuje się, że to są, jakbym powiedział, różne interwały czasowe, które wskazują zaangażowanie mniej lub bardziej poszczególnych kategorii osób. Młodzież na tym tle nie wypadała tak całkiem, bym powiedział, źle w kategoriach, że coś się z nią stało. Ale oczywiście to nie znaczy tak, jesteśmy hiper z tego zadowoleni. Bo pytając młodzież, no, coraz to trudniej zainteresować się takim przedmiotem, który mógłby być codziennie powtarzany. To znaczy nie w kategoriach sakrum, że to jest raz od jakiegoś czasu, tylko żeby stanowiło swoiste profanum, które zostanie zinternalizowane w naszych praktykach społecznych. Że my po prostu wiemy, trzeba korzystać z książek, wybierać się do biblioteki, uczestniczyć również od czasu do czasu w życiu teatralnym, czy wybierać się do innych miejsc kultury. I to, gdzie się ludzie wybierają, to są ich po prostu społeczne wybiory, które oni sami o tym decydują. Więc spójrzmy to w ten sposób, że mieliśmy tych, którzy świetnie wykorzystali ten czas pandemii i byli również ci, którzy wiedząc, jakie ograniczenia panowały, oni bardzo trudno wychodzili z tego okresu i myślę, że jeszcze będzie wiele miesięcy, zanim po prostu wrócą do takiego dobrostanu społecznego.